Dzień dobry, witajcie. Zapraszam Was dzisiaj na wieczorny spacer po rabatach z kwiatami cebulowymi. Dzisiejszy spacer zaczniemy od przecudnych tulipanów na Rabacie Północnej. Tak, kochani, tu jest rabata od północnej strony budynku, zimna, mokra i najpóźniej tu cokolwiek zawsze mi wschodziło. Tymczasem zobaczcie, tulipany białe oraz tulipany Candy Prince postanowiły jednak zrobić niespodziankę i szybciutko tutaj zakwitły. Więc stanowisko no, nie do końca takie, jakie tulipany lubią, a jednak mimo wszystko efekt tutaj jest bardzo, bardzo ładny. Te jasne tulipanki z nazwy miały być białe. Jednak zobaczcie, one takie całkiem białe nie są. Raczej kremowo, żółto, limonkowe. No tak czy siak prezentują się bardzo ładnie w towarzystwie tych różowych. Tutaj jeszcze jedno ujęcie na te same tulipanki, ponieważ o tej porze dnia prezentują się wyjątkowo urokliwie. Moje tulipany w ogrodzie niestety nie stworzyły tak zwanego tulipanowego wow. Nie zakwitły wszystkie naraz. Zakwitają sobie takimi etapami. Tutaj na rabacie frontowej, narożnikowej, odmiana Queen of Night. Przynajmniej z nazwy taka ma być. Jak to się rozwinie, jak ona zakwitnie, jaki kolor będzie miała, no to na razie jeszcze jest zagadką. Mam nadzieję tylko, że nie będą to tulipany typowo takie krwisto-czerwone. Każdy inny kolor zniosę. Do czerwonego jakoś nie mam przekonania. No, póki co wyglądają na taki ciemne bordo, tudzież jakiś fiolet. Więc czy to będzie odmiana Queen of Night? Zobaczymy. Tulipany Angelique na rabacie kolistej w pąkach. Tak jak widzicie, jeszcze musimy na nie czekać. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie pomyłki i Angelique okaże się tym, czego chcemy, co chcemy tutaj oglądać. Na rabacie południowej mnóstwo tulipanowych pąków. Czekam tutaj na odmianę tulipanów w kolorze różowym. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Jedno, co mogę Wam dzisiaj powiedzieć, to to, że zniknęły mi tutaj cztery kępy tulipanów. Prawdopodobnie nornica zrobiła swoje, gdyż jest to sucha góreczka i ona tutaj mogła sobie żerować do woli. Także cztery takie koła cebulek, no niestety, przepadły. Całkiem dobrze za to trzymają się tulipany, które teraz widzicie. Ja je tutaj wysadziłam dobrych parę lat temu i wszystkie były w kolorze fioletowym, tak jak tutaj te dwa na brzegu. Zobaczcie, tak się pokrzyżowały, tak się pomieszały, że teraz wyszły malinowe i takie żółte, z prążkami różowymi. Także takie niespodzianki tulipany mogą nam też zrobić. Pod drzewkiem katalpy, na końcu narożniku działki, mamy teraz kolorystyczny miks. Są tutaj tulipany malinowe, fioletowe, jaśniejsze, ciemniejsze, żółte i białe. Zdarzają się też jakieś postrzępione i w ogóle takie miksy, których tutaj w ogóle nie sadziłam. Do tego, tak jak widzicie, kwitną pięknie narcyzy i ten kącik przez to zyskał bardzo wiele kolorów. Szafirki już tutaj powolutku przekwitają, ale tak jak widzicie, inne cebulowe wciąż przecudnie zdobią i przepięknie pachną. Te narcyzy naprawdę mają taki typowo
tradycyjny narcyzowy zapach. A teraz zobaczcie, co tu się dzieje. Moi niezawodni towarzysze, jak zwykle, blisko się kręcą. Na rabatce przy płotku różanym zobaczcie tulipanowe szaleństwo. Miks kolorystyczny. Ja specjalnie kupiłam tulipany w takim miksie, żeby po prostu bez wyrzutów sumienia sobie tutaj przyjść, chapsnąć kilka i wstawić do wazonu. Bo wiecie, jak to jest. Rabaty tworzymy kolorystycznie jakieś tam i później żal zerwać, żal ściąć. A jak posadzimy taki miks typowo do wazonu, to po prostu z czystym sumieniem tworzymy sobie bukiet i zanosimy do domu. Dlatego właśnie po to jest tutaj taki zestaw. Przychodzę, zrywam, zanoszę do domu i mam cudny bukiet. W takim miksie cebulkowym często można dostać jakieś perełki. Zupełnie fajne. Zobaczcie, tutaj w kolorach pomarańczowych. Tutaj taki biało-różowy, też dość ciekawy. O, zobaczcie, w ciągu dnia jak się rozwinie, to taki troszkę peoniowy wychodzi. Reszta tulipanków żółte, postrzępione albo gładkie. Do wyboru, do koloru, co kto lubi. A tutaj na końcu takie typowo cukierkowo-różowe. Też bardzo ładne. Na rabatce przy dziecinnym domku zaczynają się rozwijać takie oto tulipany. Póki co zanosi się na kolor fioletowy. Kochani, ja te tulipany kupiłam pod nazwą tulipan niebieski. Ja wiedziałam, że niebieskie tulipany to raczej rzadko można spotkać albo wcale. Nawet nie wiem, czy w ogóle takie istnieją i mają rzeczywiście kolor niebieski. No ale na próbę kupiłam i takie coś z nich wyrosło. Zobaczymy, jak się to będzie prezentować za kilka dni. No na razie wygląda to raczej na fiolet niż na niebieski. Trafiły tutaj dlatego, że obawiałam się, że na innej rabacie mogą po prostu wyglądać, jakby były sine. Więc zupełnie się tego niebieskiego nie spodziewałam i trafiły no tutaj. Są jakie są. Póki co wyglądają fajnie. Mam nadzieję, że z tego fioletu jednak wydobędzie się docelowo jakiś różowy kolor. Chociaż wszyscy teraz czekamy na tulipanowe show, to na rabatach ciągle jeszcze pięknie kwitną żonkile i narcyzy. Zobaczcie, tutaj u mnie żółte żonkile, takie też mieszanki oraz takie oto cudeńka. Mówię Wam, jak one pachną. Nie dosyć, że przepięknie wyglądają, bo są takie wielokwiatowe na jednym pędzie, to jeszcze przepięknie pachną. No szkoda, że Wam tego nie mogę przekazać, ale uwierzcie mi, zapach jest obłędnie narcyzowy. Tutaj jeszcze takie cudeńka z ciemno-pomarańczowymi środkami. Prześliczne. Już te całkiem żółte powolutku nam przekwitają, a tutaj jeszcze ciągle nadal takie perełki na rabatach. Na tej rabatce takie oto nowości wsadzone jesienią. To jest chyba narcyz trąbkowy. Zobaczcie, taki fajny. Kolor jaśniutki, a ta trąbka w takim kremowym kolorze. Bardzo fajnie to wygląda. Tak jak mówię, kupiłam jesienią,
markecie spożywczym, wiecie, którym, takim bardzo znanym. I cóż, super, super cebulki mi się tutaj trafiły, takie właśnie nietypowe nowości. I na koniec, moi drodzy, wracamy na Rabatę Południową. A tutaj, tak jak widzicie, szafirkowe szaleństwo. Niebiesko, błękitne, cudeńka. Wreszcie zakwitły, wreszcie zdobią i dają mnóstwo, mnóstwo radości. Po obu stronach wąskiego chodniczka mam teraz taki oto niebieski, cudny widok. Prześliczny. Czekając cierpliwie na resztę tulipanów, równie mocno nie mogę doczekać się tych oto narcyzów. Kupiłam je pod nazwą narcyzy babuni i mam nadzieję, że tym razem się uda, bo już wiele prób było zakupów tych narcyzów i za każdym razem chciałam trafić właśnie te typowe, takie starodawne narcyzy. Klasyczne, pachnące, takie naprawdę babuni. Tymczasem trafiały mi się przeróżne, ale na takie jeszcze nie trafiłam. Jesienią zakupiłam cebulki, wsadziłam na rabatę zachodnią, no i czekam cierpliwie. Na razie wyglądają dość obiecująco. Nie wystartowały tak szybko jak inne, więc jest mała nadzieja i po cichu marzę sobie, że w końcu okażą się tymi właściwymi. I tutaj zacznie się rozpościerać taki widok, o jaki mi chodzi. A przy okazji też przepiękny, tradycyjny, narcyzowy zapach. Trzymajcie kciuki. No dobrze, moi drodzy. Tym sposobem oprowadziłam Was po moich cebulowych rabatkach. Dzień chyli się ku końcowi. Ja też już zmykam do domu. Dajcie mi znać, czy mieliście już, czy macie takie właśnie tulipanowe wielkie wow, czy też tulipany kwitną Wam na raty i, że tak powiem, dozują przyjemności oglądania. Za dziś serdecznie dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego filmiku. Cześć!